za tydzień, pierwszy dzień pracy w szkołach z dziećmi. Ale wiemy o tym, że w szkołach, przedszkolach, żłobkach, a to już trwa cały czas tak naprawdę. Taki mamy zwyczaj w gminie Police, że przed początkiem roku szkolnego spotykamy się władze gminy z nauczycielami, z dyrektorami. To dzień dla nas jest ważny. Tego dnia mówimy o tym, jak przygotowani jesteśmy do nowego roku szkolnego. Tego dnia także burmistrz zawsze wręcza powołania dyrektorom. Tym, którzy po raz kolejny wygrali konkurs, będą dyrektorami. Oraz tym, którzy po raz pierwszy podejmą się tej ważnej funkcji. Mamy wśród nas takie 4 osoby dzisiaj, którym pan burmistrz wręczy akty powołania. To jest także dzień spotkania z nauczycielami. A praktycznie zobaczcie, poza księdzem, same nauczycielki. Są to panie i ksiądz, którzy przeszli trudną drogę, żeby dzisiaj być z nami. Ta droga się zakończy takim dla nich ważnym wydarzeniem, ślubowania. I to są właśnie te osoby, od których dzisiaj pan burmistrz odbierze ślubowanie i będą od tego momentu nauczycielami mianowanymi. To się wiąże z prawami, ale także z obowiązkami, które są z tym związane. Jak powiedziałem, jest to dzisiaj spotkanie z władzami gminy. I serdecznie witam burmistrza gminy Police, pana Władysława Jaguna. Dzień dobry państwu. Dla jego zastępcę, pana Macieja Greinerta. Są z nami radni. Znaczy jest przewodniczącym Rady Miejskiej, pan Andrzej Rogowski. Witam Dzień serdecznie. Dzień dobry. Dla jego zastępczynie, pani Jadwiga Molenda. Teraz pani Jana Bednarek, która jednocześnie jest członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jest także z nami przedstawiciel tejże komisji, pan Jakub Drzazga. Też z nami jest przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani Zona Kupidura. Witam serdecznie. Witam dyrektorów szkół, przedszkoli i nową panią dyrektor żłobka miejskiego. Jeszcze raz witam tutaj nauczycieli, bez których szkoły nie mogło być tak naprawdę. Witam was bardzo serdecznie. A co, nie witamy ich? Respekt przed wami, zobaczcie. Zamkało, wiecie, całe władze gminne, dyrektorów, nie? Jednak nauczycieli się ludzie boją troszeczkę, nie? A szczególnie nauczyciele. Ten dzień też zawsze jest taki, kiedy są z nami media. To jest rzecz ważna, że są z nami, że pokażą mieszkańcom gminy Police, że tu spotkaliśmy się, o czym mówiliśmy, kto będzie dyrektorem, kto będzie nauczycielem mianowanym. Witam was bardzo serdecznie. To jest zanim te najważniejsze wydarzenia, więc powołania, to też trochę informacji o przygotowaniu do nowego roku szkolnego. O przygotowaniu szkół, przedszkoli, ale zacznę od przygotowania tej placówki, która zajmuje się opieką nad dziećmi najmłodszymi w naszej gminie, do 3 roku życia. Są to dzieci w wieku żłobkowym. W naszej gminie możemy powiedzieć, że gwarantujemy wszystkim dzieciom taką opiekę, tym, którzy jej potrzebują. I tak, mamy żłobek miejski, w którym obecnie przebywa i mamy miejsc, jest wypełniony w pełni, 132 osoby, 132 takich młodych obywateli naszej gminy. Mogę powiedzieć z satysfakcją, że gmina zapewniła w tym żłobku wszystkie miejsca, którzy do niego się zgłosili. Ale oczywiście w gminie jest o wiele więcej dzieci niż 132, bo jest wiele dzieci jeszcze, które by się nie zmieściły w żłobku miejskim. Ale mamy całą sieć przedszkoli prywatnych, które gmina współfinansuje. Stąd, o czym też mówię, cenowo te żłobki prywatne nie odbiegają specjalnie od cen, które są w żłobku miejskim. Bo gmina wspiera każde dziecko kwotą 600 zł, a także od roku te osoby mają prawo do dofinansowania rządowego. W związku z tym te koszty są akceptowalne i nie ma czegoś takiego, że istnieje miejsce tanie w żłobku gminnym i bardzo drogie w żłobkach prywatnych. Te ceny są porównywalne i te satysfakcją mówię, że od kilku lat taki podaję jako przykład. Radę Krainę mamy mieć od 1 września. 51 dziecko jeszcze, a więc ponad 50 dzieci z Ukrainy będzie w naszym przedszkola. Jeżeli chodzi o uczniów szkół podstawowych, gmina, każde dziecko jest
ekstra finansowane z budżetu państwa. I to są kwoty istotne dosyć. Co miesiąc do gminy przechodzi około 150 tysięcy złotych. I to o tym też warto powiedzieć. To jeżeli chodzi o uczniów, o dzieci w szkołach, przedszkolach, w żłobku. Też wakacje jest to czas, kiedy trwa zawsze intensywnie. Miał taki status. Albo kontraktowy początkujący. To jest 3690 zł brutto. To jest wynagrodzenie. Ktoś ma wychowawstwo, ma dodatek tam. Ktoś ma nadgodziny, to też ma. A jak ktoś ma goły etat, to otrzymuje 3690 zł brutto. Przypomnę, że obecnie najniższe to jest 3600. Od 1 stycznia będzie 4242 zł. Więc jak się porówna te liczby, to rozgoryczenie chyba jest zrozumiałe. Raz, że no każdy chce mieć więcej, a dwa, to nie chodzi o porównywanie, które jest takie nieraz nieładne. Natomiast no, sytuacja jest no, niezręczna. Jak osoby, które mają kwalifikacje, szkolą się, egzaminy im robimy, sprawdzamy wymagania, mają mieć tego tyle, gdzieś tam, jak nie ma, no to nie mogą. Tak to wygląda. Wiemy, że są zapowiedzi, że będą podwyżki dla nauczycieli, nie wiem kiedy, z tym, że one muszą być, słuchajcie. Bo jeżeli minimalna będzie od stycznia 4224, to nauczyciel nie może mieć mniej. Tak jest. Jak się policzy to żeby osiągnąć minimalną od 1 stycznia, to dla nauczycieli musi być podwyżka 15%. Jak będzie niższa, to tej najniższej nie osiągniecie. I to jest fakt. A więc te podwyżki będą. Nie, że ja tak mówię, żeby wam się podlizać czy kogoś tam, tylko to wynika z matematyki. Tak to będzie. Pytanie, jaka będzie ich skala. Ale też nie ulega wątpliwości, że w tym momencie mówiłem o tym rozgoryczeniu i tutaj też na to się nałożyło to, że w okresie wakacji zmieniono rozporządzenie o pracownikach administracji i obsługi i tam te osoby otrzymały spore podwyżki. Odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorskie w trzech placówkach, które wyłoniły osoby, które będą kierowały przez kolejną kadencję, przez najbliższe 5 lat tymi placówkami. I to właśnie pan burmistrz tym osobom z przedszkoli, ze szkoły oraz ze żłobka wręczy za chwilę powołanie no, do pełnienia tej ważnej funkcji. Ale tu już pan burmistrz z paniami sobie poradzą i pewnie ja się mogę usiąść. Panie przewodniczący, proszę bardzo, to pan. No. Podzielimy się rolami. 31 lipca w sprawie zatwierdzenia konkursy powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej z oddziałami dwujęzycznymi i przedszkolnymi w Trzewierzy. Pani Małgorzata Żania. Pani Żaniak swoją funkcję będzie pełniła drugą kadencję. Tak jest. Pani. Dziękuję za wytrzymałość, za wszystko, co Pani zrobiła dla naszej ośrodki, dla szkoły podstawowej w Trzewierzy. Wszystkiego dobrego. Publicznego w Trzewierzy. Pani Ewa Dołęga. Pani Ewa Dołęga też będzie pełniła drugą kadencję. Gratuluję Pani. Dziękuję za wszystko. Pani miło zdanie mocno. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Z cudzysłowie bajkowego przedszkola publicznego numer 8 w Policach. Pani Sabina Molenda. Dziękuję Pani za sukcesu. Pani Sabina Molenda to po raz pierwszy do konkursu przystąpiła, wygrała go i tak. Zawsze realizacji nowej roli 1 września. Życzymy samych sukcesów. Dziękuję pięknie. Dobra. I teraz jeszcze Politańska. Gratuluję. Dziękuję Pani. Proszę bardzo. Pani Agata Politańska przyjmie kierowanie w żłobkiem, bo Pani Małgorzacie Czuwali wygrała konkurs, jest mieszkanką Szczecina, ale słuchajcie, na jakiej ulicy mieszka w Szczecinie?
Na Polickiej. No, także tutaj, mamy. Nie? Dobra. Także, a więc cztery panie, tu jeszcze jedną rzecz chciałem wspomnieć. Mówiłem, że pani Agata zastąpiła panią Małgorzatę Czubalek, która przechodzi na emeryturę, właściwie już przeszła od dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o panią Sabinę Olendę, ona zastępuje dyrektorkę naszej ósemki, panią Lidię Wojnicz, która też od dzisiaj już jest na emeryturze. Tak jest. Dobry. Młodzieży dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Pani Agata Marcinowska. Gratuluję pani. Dziękuję. Pani Katarzyna Stecz. Pani Sylwia Monika Szepielka. Pani Katarzyna Sandra Kaczmarek. Pani Patrycja Kaplicy, tak? Kaplica. Pani Justyna Kamila Koks, tak? Pani Halina Ryczko. Pani Edyta Januszewska. Januszewska. Pani Agnieszka Pięczyszczy. Ja wiem, że bez. No nic. Gratuluję wszystkim, dziękuję za przybycie. Szanowni Państwo, no, tak się składa, że już tradycyjnie przy końcu wakacji, na początku rozpoczęcia się roku szkolnego, spotykamy się w tej sali i dzisiaj już jest coś odbyło. Było w sumie 21 osób, oczko, to jest szczęśliwa liczba. Także gratuluję wszystkim, którzy zostali przeze mnie nominowani, jak i również panu dyrektorom, który z widzenia z nami, z którymi współpracujemy się, z którymi się z nami od ubiegłego wieku. Także wszystkiego dobrego życzę. Trochę ubolewam też, co powiedział tu pan naczelnik, w związku z tym, że nie jest doceniana oświata, szczególnie finansowo, ale to już jest poza moją kompetencją, chociaż się staram w ramach możliwości zawsze wspomagać państwa, czy w jakichś różnych zadaniach, które wykonujecie, jak i również dofinansowania, chodzi o sferę nawet inwestycyjną, ale najważniejsze są również wynagrodzenia, a to w tej chwili jest tak, że dzięki może i rządowi, i działaniom, niektóre wynagrodzenia zbiegają się również z wynagrodzeniami osób, które nie posiadają najwyższego wykształcenia, a już dochodzą do tego pułapu, który w tej chwili państwo otrzymujecie co miesiąc. Także no trudno, żyjmy nadzieją, że będzie lepiej i musimy żyć, bo czasy się zmieniają, państwo również. Dużo jest chętnych do edukacji, do nauczania. To jest również bardzo dobre z tego względu, że mamy również przyszłość edukacyjną dla naszych młodych osób, dla pociech i to jest również dobre tu dla gminy, policji i dla wszystkich tu zgromadzonych.